Cześć, z tej strony Fiszunia. Za oknem zima, śnieg. Chciałoby się pójść na ryby, ale trochę jest zimno. Co będziemy dzisiaj robili? Przygotujmy się do wiosny. Będziemy robili wiosenną zanętę na ryby z paluszkami słonymi. Zabieramy się do dzieła. Zaczynamy od dodania bułki tartej. Tu jest 450 gram. Całe opakowanie ląduje do naszej miseczki. Top. Bułka tarta jest już dodana. Następnie otręby pszenne. Ja mam takie opakowanie 150 gram. Takich opakowań użyję dwa. Czyli będzie 300 gram otrębów pszennych. Czym jak mi się to uda otworzyć ładnie, jest pierwsze opakowanie. Dodane będzie tej zanęty naprawdę sporo. Ale jak tylko będzie wiosna, od razu zabieramy naszą zanętę zapakowaną w woreczek strunowy i uciekamy nad wodę. Drugie otręby pszenne. To nie taka prosta rzecz je otworzyć. Dajcie spokój. Może posłużę się nożykiem. Dobrze. Otręby dodane. Mamy już tego naprawdę całkiem sporo. Zobaczcie, otręby takie pulchniutkie. Tu już mamy prawie całą miskę, a jeszcze potrzebujemy dodać troszkę składników. Otręby, bułka jest. Zrobię troszkę miejsca, wyrzucę niepotrzebne opakowania i zaraz wracam do Was z powrotem. Przechodzimy do dalszych sypkich składników. Jest to mąka kukurydziana i potrzebujemy dać tu 500 gram, czyli pół opakowania, bo tu jest kilogram. Mąka kukurydziana idzie do miseczki. Oprócz tego, że mąka będzie sklejała nam trochę zanętę, to jeszcze dodatkowo mamy piękny kukurydziany zapach. Jeszcze ciut i mamy pół opakowania. Zobaczcie, towaru nam rośnie. Będzie cała micha. Podzielę to chyba potem na dwa woreczki strunowe, kochani. Mąkę mamy dodaną i potrzebujemy wziąć herbatniki. Herbatników 100 gram. Tu w opakowaniu było pierwotnie 200 gram. Pół opakowania mi zostało, więc jest tutaj 100 gram herbatników. Ten mój rozdrabniacz już znacie z poprzedniej części, więc tutaj herbatniczki sobie rozdrobnię. Na drobno i potem ręcznym rozdrabniaczem zrobimy taką frakcję, aby była ona maksymalnie najmniejsza, bo na wiosnę ryby jeszcze tak nie żerują, ryby są nieufne. Także ja się zabieram za kruszenie herbatniczków. Jak pokruszę, przechodzimy do mielenia. Porozdrabnialiśmy. Ja mam taki ręczny rozdrabniacz. Wy możecie zrobić to w blenderze albo innym urządzeniu. Proszę bardzo, herbatniki są rozdrobnione. Dalej, kochani, przechodzimy do bohatera dzisiejszego odcinka, czyli paluszków solonych. Sól roznosi po wodzie, po łowisku zapach, więc szybciej rybki powinny wpłynąć do naszego rejonu, gdzie będziemy zarzucali zanętę. Paluszków potrzebujemy 200 gram, bo będzie to bardzo paluszkowa zanęta, bardzo słona, więc kochani, pół takiego dużego opakowania ja dodaję. Też dodaję do rozdrabniacza, żeby te paluszki nam ładnie się rozdrobniły.
Ja już tutaj dodaję do mojego rozdrabniacza towar i zaraz będę rozdrabniała. Niedługo widzimy się z powrotem. Paluszki mamy już rozdrobnione. Dodajemy je do naszej magicznej miseczki. I co jeszcze będziemy, kochani, rozdrabniali? Potrzebujemy coś z orzeszków prażonych. Ja wybieram te, bo one są od razu prażone, więc mogę od razu przystąpić do rozdrobnienia. Tutaj mamy i słonecznik, i dynię, i pinię. Rybki lubią na pewno słonecznik i na pewno dynia czy pinię. Sądzę, że też ten orzeszek ich zwabi do naszego miejsca nęcenia. I też wszystko ląduje u mnie w tym rozdrabniaczu. Jak wspomniałam, Wy możecie umieścić je w blenderze lub innym urządzeniu. Ja od razu trochę trenuję, rozdrabniając właśnie zanętę. Do orzeszki mamy rozdrobnione. Oczywiście dodajemy do całości, gdzie zaraz będziemy wszystko mieszali. Ale na koniec dodajemy jeszcze jeden magiczny składnik. Też, żeby było trochę cukru i troszeczkę zapachu. Cukier wanilinowy. Jak macie waniliowy, dodajcie waniliowego. Możecie też dodać na przykład łyżkę atraktoru waniliowego. Na przykład takie atraktory w sklepach wędkarskich możecie kupić. Ja natomiast dodaję taki właśnie cukier tutaj od razu. I niezwłocznie zabieram się do mieszania. Będzie mi potrzebna na pewno łyżka taka stołowa. I zobaczcie, mamy całą miskę towaru na wiosenne ryby. Teraz musimy to dokładnie wszystko wymieszać. Będziemy przygotowani już, jak troszeczkę zrobi się cieplej. Bierzemy wtedy woreczek z zanętą, od razu idziemy nad wodę, towar mamy gotowy. Nie marnujemy czasu, teraz w zimie jest idealny moment, żebyśmy już przygotowywali się do wiosny. Wszystko starannie musimy wymieszać. Mamy tutaj paluszki słone, mamy mąkę kukurydzianą, orzeszki rozdrobnione, herbatniki, bułkę tartą, otręby pszenne. To ma być lekka zanęta. Ryby jeszcze nie będą tak intensywnie żerowały. Będą też troszkę płochliwe. O, wszystko ładnie mieszam. Nie ma tu żadnych dużych frakcji. Zobaczcie, pokażę Wam. O, wszystko jest drobniutkie. Wszystko jest zmielone. O, kochani, dobrze wszystko jest wymieszane i teraz pakujemy zanętę w woreczki strunowe. Tu się nic nie stanie z tą zanętą, bo wszystkie składniki są suche, a orzeszki wyprażone. Pod każdym filmem znajdziecie linki do mojego TikToka, Facebooka, linków do tanich zanęt, pomysłów na prezenty dla wędkarza i nie tylko. Zachęcam do subskrypcji oraz aktywnego komentowania kanału Fiszunia. Trzymajcie się!